Zacznijmy od zagadki. Jakich zakładów przemysłowych jest w Polsce więcej niż łącznie wszystkich teatrów, garnizonów wojskowych i ogrodów zoologicznych? Pewnie różnych zakładów jest więcej, ale między innymi ferm futrzarskich, których mamy w Polsce około 300. Wchodząc w Polsce do losowo wybranego punktu w naszym kraju, jest większa szansa trafienia na środek fermy, w której zamknięte są hodowane na futro lisy albo jenoty, niż wejścia do uczelni państwowej albo do helikoptera na wyposażeniu polskiej armii. W Polsce jest większa szansa trafienia na fermę futrzarską niż na schronisko dla bezdomnych zwierząt, co jest w sposób szczególny znamienne, biorąc pod uwagę, że schroniska dosłownie ratują psy i czasem w sposób całkowicie desperacki próbują poprawić ich życie, a zwierzęta z tej samej rodziny, psowatych, jak jenoty czy lisy, hodowcy trzymają u siebie tylko po to, żeby po krótkim i okropnym czasie pozbawić je życia. Przy okazji procedowanego obecnie w Polsce zakazu ferm futerkowych, Fundacja Otwarte Klatki zorganizowała akcję Lis to mój brat, gdzie edukowała na temat tego, że kuzyni psów, czyli lisy, są pod wieloma względami praktycznie nieodróżnialni, na przykład pod kątem zdolności odczuwania bólu, pod kątem charakteru albo zachowania. Ten przekaz trafił do mnie szczególnie mocno, dlatego, że sam mam psa, który dosłownie wygląda jak lis, tylko jest pod każdym względem gorszy. What the fuck is this piece of shit? Kiedy żyjący na wolności lis rozwiązuje łamigłówkę 7D, jak upolować mysz w lesie, mój pies z uwagi na traumy z przeszłości na spacerze wokół bloku zachowuje się jak żołnierz z PTSD po 2 turnusach w Afganistanie. W przeciwieństwie do lisów, które z reguły są bardzo rodzinne i opiekują się potomstwem, nieważne jak byłoby liczne, mój pies nienawidzi towarzystwa czegokolwiek innego niż człowiek. Normalnie, zaczynając materiał od tego, że Polska obok Chin jest pod jakimś względem gospodarczą potęgą albo wiodącym eksporterem jakiegoś produktu, czułbym dumę i miałbym flashbacki do momentu, kiedy Robert Lewandowski w 9 minut strzelił 5 bramek Wolfsburgowi. Lewandowski goes for the goal! You just can't do it! You just cannot be that good! Albo po prostu przypomniał sobie o istnieniu Mariusza Pudzianowskiego. Polska góra! Ale fakt, że obecnie w trakcie powstawania tego materiału mamy na terenie naszego kraju kilkadziesiąt tysięcy lisów zamkniętych w klatkach tylko po to, żeby ktoś sprzedał ich futro z zyskiem, nie wydaje mi się być szczególnym powodem do dumy. Zresztą nie tylko mi, bo jak twierdzi Biostat, za całkowitym zakazem hodowli futerkowej w Polsce jest 70% obywateli tego kraju i sądząc po demografii tego kanału jakieś 130% oglądają. Hell yes. Czyli to nie tak, że trzeba kogoś jeszcze jakoś specjalnie przekonywać do tego, żeby zakazać futer. Bo o ile ktoś jeszcze dyskutuje na temat tego, czy w porządku jest fakt, że hodujemy świnie na metrze kwadratowym, albo kura klatkowa spędza całe życie na powierzchni kartki z zeszytu A4 i codziennie w ten sposób zabijamy kilkanaście tysięcy zwierząt rosnących w tempie tak szybkim, że rozrywają od środka stawy tylko po to, żeby twojej babci zgadzały się makrosy w rosole, to jesteśmy już zdecydowanie na końcu takiej debaty publicznej na temat hodowli futerkowej. Możliwie szybkie wygaszenie nieetycznej, nieopłacalnej z punktu widzenia kosztów społecznych, niemoralnej i szkodliwej dla środowiska hodowli zwierząt na futro wpisuje się tak samo w postulaty dbającej o dobrobyt i komfort mieszkańców wsi prawicy, jak walczącej o zmiany prośrodowiskowe albo zwalczającej nieuczciwych przedsiębiorców lewicy. Nice. I dlatego powstała ustawa wprowadzająca właśnie zakaz hodowli zwierząt na futro w Polsce, która jest już w parlamencie. Do it! I teraz przechodzimy do powodu, dla którego ten film powstał. To znaczy faktu, że jesteśmy obecnie w rzadkim z punktu widzenia korzystnych dla Polaków zmian momencie, gdzie ustawa zdaje się mieć poparcie środowisk z obu stron tej właśnie głównej linii podziału politycznego i jest na naprawdę dobrej drodze do stania się obowiązującym prawem. Ten moment jest kluczowy, bo te warunki mogą się po prostu zmienić. Jeśli nie przypilnuje się takiego tematu, to znajdzie się jakiś poseł zgłaszający do tej ustawy poprawki, które zmienią zakaz hodowli zwierząt futerkowych w zakaz rozmawiania o tym temacie, albo stworzą tyle wyłączeń, że koniec końców zakaz ten dotyczyć będzie tylko hodowania na futro bernardynów. Niepilnowana ustawa bez presji społecznej może zostać zawetowana przez prezydenta z jednej opcji politycznej albo schowana do tak zwanej zamrażalki przez marszałka Sejmu z innej opcji politycznej. Żadna z tych rzeczy się jednak nie stanie,
jeśli przez najbliższe miesiące organizacje, które od lat walczą o jenoty albo lisy, które od mojego psa różnią się głównie tym, że nie boją się na spacerach, dostaną dodatkowe wsparcie społeczne. Tak działa demokracja i to jest w sumie przywilej, z którego korzystają zarówno hodowcy futer, jak i też my wszyscy, którzy w większości sprzeciwiamy się temu zakazowi. Nie nagrywam tego filmu po to, żeby sobie ponarzekać, ani po to, żeby wyżyć się na przemyśle, który w sposób oczywisty pomylił odwagę z odważnikiem, a przedsiębiorczość z dekadencją. Ten materiał powstaje tylko i wyłącznie po to, żeby zainspirować Ciebie, jeśli to oglądasz, do działania w sprawie, która obecnie się waży. Do it! To, co możesz w tej sprawie zrobić, się stopniuje, w zależności od tego, na co masz ochotę i na ile pozwoli Ci Twój zniszczony przez algorytmy mediów społecznościowych mózg. Idąc po najmniejszej linii oporu, możesz po prostu udostępnić ten materiał, dzieląc się informacją o tym, że mamy problem i że staramy się go wszyscy rozwiązać i zgadzamy się, że to rozwiązanie jest słuszne. Jeśli masz trochę więcej przestrzeni do działania, możesz wejść na stronę czasnazakaz.pl, która powstała właśnie po to, żeby upewnić się, że procedowana ustawa przejdzie całą drogę legislacyjną. Możesz na niej zgłosić się do grupy osób, która mailowo otrzymywać będzie informacje, gdzie potrzebna jest realna pomoc. Realna pomoc to pisanie komentarzy wywierających nacisk na bardzo konkretnego polityka albo wysłanie jednego z 10 tysięcy maili, które w przeciągu 24 godzin trafi na przykład do Głównego Inspektoratu Sanitarnego albo do Komisji Europejskiej. Na koniec, kiedy już wiemy, o co chodzi, chciałbym odnieść się do argumentu, który bardzo często pojawia się w kontekście zamykania hodowli futerkowej, a który streścić można do stwierdzenia, że hodowla z Polski albo Unii Europejskiej przenosi się gdzieś dalej, na przykład na wschód, na Ukrainę albo do Rosji. Ten argument nie jest błędny, bo faktycznie tak jest. Przedsiębiorcy, którzy swój majątek budują na skórowaniu zwierząt, faktycznie w ogóle już teraz przenoszą się bardziej na wschód. Ale o ile ten fakt sam w sobie jest prawdziwy, to sposób myślenia zakłada, że to w jakimkolwiek sensie pozbawia sensu właśnie zakazywania hodowli futerkowej w Polsce, to już nie ma w ogóle sensu. Czy to w ogóle nie jest prawda? Po pierwsze dlatego, że obecnie przedsiębiorcy, którzy strategicznie przenieśli się z częścią swojej produkcji do Rosji albo na Ukrainę, dosłownie nie mogą prowadzić biznesu i nie mogą skórować zwierząt. I to jest swego rodzaju sukces w tym konkretnym kontekście, mimo oczywiście tragicznych okoliczności, jakie to spowodowały. Ale po drugie, znacznie ważniejsze, możliwość prowadzenia biznesu, jakiegokolwiek biznesu, w sensie po prostu robienia firmy w Polsce czy w Unii Europejskiej, to jest gigantyczny przywilej, na który hodowla zwierząt na futro po prostu nie zasługuje. To przywilej dostępu na dzień dobry do wspólnego rynku, w którym partycypuje kilkadziesiąt zamożnych krajów z bogatymi konsumentami. To przywilej dostępu do dróg ekspresowych i autostrad, które miejscami są tak zrobione, że można po nich jeździć tirem, ale można też na nich smażyć idealnie gładkie naleśniki. To dostęp do lotnisk, sieci kolejowych, do portów albo do światłowodu i całej infrastruktury budowanej za miliardy pochodzące z naszych podatków. Za miliardy pochodzące od osób, z których 70% w sposób jawny sprzeciwia się hodowli futerkowej. To przywilej dostępu do rynku pracy, do inżynierów, do firm budowlanych, do firm transportowych albo nie wiem, firm kurierskich, które spełniają najwyższe światowe standardy, czy po prostu europejskie standardy. Jeżeli hodowca chce, to oczywiście, no jeśli mu zależy, faktycznie zabierze swój biznes gdzieś poza Europę. Ale będzie musiał wkalkulować w swój biznesplan, że droga dojazdowa do jego fermy będzie przypominać krajobraz Marsa, że najbliższy jego fermie sklep wielkopowierzchniowy będzie prawdopodobnie w innym regionie administracyjnym, a jego pracownicy do fermy mogą albo dojechać własnym samochodem, albo przyjść na nogach, bo nie ma nigdzie transportu zbiorowego, który oplata Polskę czy inne europejskie kraje. Fermy za granicą powstaną, ale będzie ich zdecydowanie mniej, a przedsiębiorcom, którzy zachowują się w sposób niemoralny, będzie dużo ciężej. I to samo w sobie już jest sukcesem. Sukcesem, do którego chciałbym Cię tym filmem zaprosić. Paradoksalnie, rzecz, która wydaje mi się w tym materiale najbardziej oczywista i którą można pominąć, to fakt, jak okrutna, niemoralna, nieetyczna i po prostu tragiczna w tym, jak wygląda, jakie ma skutki, jest hodowla zwierząt futerkowych. Jeśli ktoś miałby co do tego wątpliwości, to polecam śledztwa prowadzone przez organizacje takie jak na przykład Otwarte Klatki, które po prostu pokazują ten problem. Ale wydaje mi się, że wystarczy bardzo drobny eksperyment myślowy i postawienie sobie na głos pytania, co trzeba zrobić,
zrobić, żeby otrzymać skórę od zwierzęcia, które jest hodowane na futro? Nie zamierzam na to pytanie odpowiadać, ale podpowiem, że futra, które wykorzystywane są właśnie w przemyśle futrzarskim, nie są zdejmowane dobrowolnie przez zwierzęta, które chcą wesprzeć polską gospodarkę.